Cześć, pan tata z tej strony. No i co? Patrzcie, jestem na tym samym miejscu, co poprzednio. Do rąk brałem te ryby, tylko niektóre. Tu ten chlebuś miałem i rzucałem sobie tu kaczuchą, tak? I tu było pełno tych ryb, patrzcie. Nie ma nic. Niech mi nikt nie pisze, że to jest tarło. Bo to nie jest tarło, bo przeszłem sobie tam w tych trzcinach. Zobaczcie, tu nie ma nic, ani jednej rybki nie ma, a było tego mnóstwo. Zobaczcie, nawet nie ma padniętej, a były niektóre padnięte. Wszystko jest przez ptaki zjedzone. Nikt nie mówi, że jest tarło, bo nie ma tarło. Tarła jeszcze w płocie. Nie ma takiej opcji. Jest w krzakach, w tych trzcinach. Nic się nie dzieje jak na razie. Może w połowie marca, jak się ociepli troszkę, nie będzie przymrozków w nocy, może ta płoć zacznie się trzeć. Na razie nie ma takiej opcji. Widzicie? Nie ma nic w wodzie. Pusto. Pusto. A tu było tego mnóstwo. Na całym tym brzegu. Nie ma nic, ani jedno. Także myślę, że raczej te ptaki to zrobiły. Chyba. Tak jak mówił, ale patrzcie, tu było tego mnóstwo, tych ryb. Nie ma nic. Dobra, do wody nie wejdę, tam dwie butelki są. Muszę sobie gumowce następnym razem ubrać. No i dobra. Na torbę mam, widzicie, trochę śmieci. No i tak systematycznie jeszcze tu pozbieram sobie coś, pospaceruję. Idziemy jeszcze w inne trzciny, zobaczyć, czy tam się coś nie dzieje. Jakby coś, to wam nagram. Idziemy, Aresku, no nie? Idziemy zobaczyć. Idź się napij wody. Dobra, to widzimy się tam dalej, może tam w tych trzcinach. Może tam się coś będzie działo, ale nie ma nic. No i nie ma nic. Żadnej rybki przy brzegu. Nic się nie trze. O, Aresku, że ci tak nie jest zimno w te łapy. No, także raczej nie ma szans na tarło teraz. Muszę to wziąć. Chodź tu, wychodź tej wody, bo zimno. Co ty to robisz? Idziemy tam dalej jeszcze. Jeszcze w te trzciny tam i troszkę tam dalej. Jeszcze zobaczymy, czy tam się coś nie dzieje, ale tu nie było już po drodze nic. A, już spory kawałek przeszłem sobie. Także nie ma tarła, nie ma tarła. No i dalej. Nic nie widać. Nie ma ani jednej rybki. Ale flasia jest jakaś. Korek z szampana. Dobra. Ale jeszcze dalej pójdziemy. Tu powinno się coś dziać. W tych krzakach nic się, w tych zaroślach nic się nie dzieje, żadnej ryby tu nie ma. Jak się ta ryba trze, to tu chodzi. Co roku widzę, także nagram wam, jak będzie tarło. To zobaczycie, co się dzieje. Idziemy dalej. Tu powinno być ryb, ale no nie ma. Tu w tych trzcinach. Nie ma nic. Cicho. Spokój. Tu powinny być leszcze fajne. Tu w płocie chodzić. Też nic się nie dzieje. Ani jednej rybki nie ma. Patrzcie. No to jednak chyba to się sprawdza. Ares, chodź tu. Jednak te ptaki zagoniły w jedno miejsce po prostu i wydziubały je. Na to wychodzi. Ares!
A idę jeszcze parę butelek pozbierać, wyrzucić. Przyjemne, jak to mówią, z pożytecznym. No, ale wiecie co, mam bonus dzisiaj. Patrzcie. Zamknięte. Łomża. To już chyba trzecie czy czwarte piwo, które jest zamknięte, co znalazłem. Data do spożycia. 7.20.2002. O, takie sobie jasne. No nic, bierzemy. Ale nie bierzemy zawartości. Zawartość trzeba wylać. Ja lubię piwo. Powiem, w szczególności jak jest lato, zimne. Jest super. Ale nie takie. No i dobra. Jestem nad wodą. Takie piwo, no. Łomża. Idziemy dalej jeszcze w te krzaki zobaczyć tutaj, co jest grane. Zresztą pójdziemy do pojemnika teraz, do góry. Tam, o, tu jest butelka, ją weźmiemy. Skąd te butelki? Byłem tu, już nie było tej butelki, ale dużo spacerują ludzie. Wyrzucają po prostu, już coraz więcej ludzi jest. Kubły są, ale wyrzucają, gdzie się da. No i ostatnio wyczyściłem to wszystko i znowu w reklamówce mam. Może nie dużo, ale już się zbiera. To idziemy dalej. No i dobra, upewniłem się, że po prostu to nie jest. Te koreczki ja zbieram, wiecie, wszystko. Że to nie jest tarło. Chodzę po tych brzegach. Jeszcze nie widziałem żadnej rybki. Tym bardziej, że jakieś tarło jest. A wiecie, tu jest tego. Tu zawsze były tarło. Także jakby było tarło jakiekolwiek, to na pewno by ryby tu były. Słonko wychodzi. Ale tam ciężkie chmury. Zaraz może podać. Ale to takie jest. Tam buteleczka oczywiście jakaś. Chodźcie. Nie wiem, nic nie pokazywać. Ale jest dobra. Spróbujemy tu zejść jakoś. Myślę, że powoli tu zakutnąć. Mam cię! Myślałem, że mi spadnie. Ale nie spadło. Dobra. Wyrzucę to, co mam. O, jeszcze jakieś gałązki tu są. Idziemy tu jeszcze zobaczyć. Także jeszcze z tydzień, dwa. Tutaj ociepli się to. Nagramy jakiś film. Mi się ryba będzie trzeć. A tu patrzcie, no nie ma nic. Ani malucha żadnego. Tam jest siatka z gryla. To tak, to widzę. Jakiś szałas sobie skrzyżował. Zobaczcie, ale nie ma śmieci. I to jest najważniejsze. Chodź, Ares. Idziemy tu. Idziemy do tego pojemnika. O. Wysypiemy to. Taki będzie krótki film. No, bo niektórzy mówią, nawet syn mi dzwonił, że tarło, tata, tarło, tarło to jest tarło. Ja mówię, synu, to nie jest tarło, naprawdę, nie ma takiej opcji. No, no i myślę, że to tak jak ten strażnik mówił, tej straży, co tam jest zatrudniony. Straży Rybackiej mówił mi, tłumaczył, że to właśnie przez te rybki. Ja idę tu do pojemnika. O właśnie. Mam tu trochę śmieci. Widzicie? Teraz to wyrzucę. Idziemy z powrotem w tamtym kierunku do autka. To trzymajcie się.
zdrówka Wam życzę. Do następnego. Pa, pa.